nie, co? Ty jesteś dzieckiem? Jestem bardzo niedobrym dzieckiem, dawaj mi żarcie. O nie, co? Jesteś dzisiaj dzieckiem. A w ogóle tutaj leży jakaś książka, od waszej mamy? Od naszej mamy? Tak, wiadomość od naszej, od waszej mamy. Dobra, zostajesz sam z Dyziem w domu i masz 10 zadań do wykonania, aż do niego wrócę. Właśnie jak wróci do domu mama, to musimy te wszystkie zadania wykonać. O nie, ile tu jest zadań w ogóle? Dobra, do zobaczenia, mama. Pierwsze zadanie to zmień Dyziowi pieluchę. O nie, dobra, tą książeczkę sobie zostawimy tutaj. Zrobiłem taką śmierdzącą kubkę, jestem chyba cały w tym upaćkany. O nie, fo, dobra, musimy cię wymienić. Oddaj nam pieluchę twoją, którą teraz masz. To trzymaj. Dobra, w takim razie wymienimy sobie, stąd weźmiemy nowe pieluchy. Chodź, załóż sobie tą pieluchę, bo ja się nie chcę tego dotykać. Nie, ty masz założyć, zobacz jak czekam tutaj. Fo, no nie, kurczę, dobra, w takim razie mam. Nie wiem jak ci to założyć, czekaj, cyk. Ojejku, w końcu mam pachnącą pieluszkę. Dobra, w takim razie pierwsze zadanie, widzowie, wykonane. Teraz weźmiemy sobie jeszcze raz i dobra, dwa. Nakarmić Dyzia musimy. Okej, dobra, odłożymy tutaj sobie. Ej, dlaczego wyszedłeś z kołyski? Ja chcę hamburgera. Nie, przecież ty pijesz mleczko, zobacz, mleczko. Patrzcie, widzowie, jak ma fajne mleczko, dobra. Proszę, napij się. Ale ochytstwo. No jak to, przecież ty bardzo lubisz mleczko, no nie. Ja chcę się napić Coca-Coli, przegryź to hamburgerkiem. No kurczę, to jesteś naprawdę bardzo dziwnym dzieckiem. Dobra, Creeper Cola, o, idealnie. Dobra, mamy w takim razie kolę, tak samo jak, proszę, taką kolę jak chciałeś. Niech tylko zerknę. Creeper Cola, no trudno, może będzie dobra, to sobie wypiję. Dobra, ale teraz chcę iść do McDonalda na hamburgerka. Nie, za dużo wymagasz. Dobra, widzę, musimy zobaczyć jakie jest kolejne zadanie, dobra, wyjdźcie na spacer. Okej, dobra Dyzio, więc zabieram cię teraz na spacer. Mi się nie chce chodzić, masz mnie nieść na ręce. Co ty gadasz w ogóle, nie no. Dobra, chodź Dyzio, w takim razie idziemy teraz na spacer. O mój Boże, ja nie mogę tak szybko chodzić, bo mam malutkie nóżki. Dlatego będę cię woził w wózeczku dla dzieci, chodź skakuj tutaj. O nie, żartowałem, ja chodziłem na kucaka, jestem takim szybciorem, ja tu nie jadę, rozwalam ten wózek. Ej, dlaczego rozwaliłeś swój wózeczek? Nigdy nie będę jeździł w wózku, nie jestem taki mały, idę upolować jakąś świnkę z broni. Skąd ty wziąłeś sobie broń? What the heck? Dobra, teraz kolejne wyzwanie to pójdźcie na polowanie. Dobra, musimy w takim razie iść na polowanie, więc ja się tutaj wracam. W tej skrzynce właśnie czekają na pewno jakieś bronie, bo mama dla nas zostawiła, właściwie to dla mnie, na pewno nie dla niego. Tutaj są na pewno jakieś bronie. O mój Boże, ile mama naszkowała broni. Ej! Mam broń, zobacz jakimi mogę strzelać niebieskimi piorunami. Au, nie strzelaj do mnie, one tyle biją. No co ty zwariowałeś, oddawaj mi to dzieciaku. Nie, zaraz cię usmażę, nie podchodź do mnie. No Dyzio, no kurczę, jakim ty jesteś niesfornym dzieciakiem. Dobra, mniejsza z tym, w takim razie idziemy widzowie teraz na polowanie. Dobra, mamy w takim razie tutaj dużo jedzonka, okej, dobra, musimy wszystkich zaciupać. O mój Boże, jaka ta broń twoja jest silna. Tak, bo to są niebieskie pioruny, najsilniejsze na całym świecie. I nigdy ci tego nie oddam, bo ty masz czerwoną broń, a ja niebieską. Ej, no musisz to oddać, przecież mama mnie zaciupie, jak się dowie, że ty takie coś wziąłeś. To trudno, ja jestem malutki, więc mi się nie oberwie. To twoja wina, że nie umiesz mnie upilnować. A, no nie, jesteś taki niesforny. Dobra, widzowie, teraz musimy zobaczyć, co jest kolejnym wyzwaniem. Więc tak, teraz byliśmy właśnie na polowaniu. Zaraz idziemy usmażyć to mięsko. Wróć do domu i umyj Dysia. O mój Boże, przecież on się nie będzie chciał umyć. Dysia, chodź, wracamy do domu, musimy cię umyć. Nie, ja idę polować. Nie, idziesz ze mną w tej chwili, już. Nie pośpieszaj mnie, opowiem wszystko mamie. O nie, nie mów, że mamie. Dobra, w takim razie chodź do tego domku. Tutaj sobie w takim razie odłożymy te nasze zdobycze, bronie tutaj też odstawimy. Zobacz jak ja mam kurczaczka, opyliłbyś sobie takiego. Nie, na razie wiesz co, sobie go odłożymy. Dobra, chodź do, tutaj jest łazienka. Chodź do łazienki, Dyzio, szybko. A po co? No idziemy cię umyć, bo jesteś brudny. O mój Boże, tylko nie umyć, ja stąd uciekam. Ciebie zaraz umyję w tej pralce. Będzie się tu kręcić jak cement w betoniarce. Ej, nie mów takich rzeczy. Ojejku, widzę jak on jest niesforny, ech. Poczekaj, Dunu, czy to twoja szczoteczka do zębów? To jest przepychacz do kibla, Dyzio, nie żartuj sobie ze mnie. Dobra, w takim razie chodź tutaj do tej wanny. Raz, dwa, proszę. Nie, no ty, co ty? No poczekaj, bo mnie przycisło. Zawsze zanim wejdę do wody, muszę zrobić siku. O Jezu, dobra.
Dobra, no to rób siku, jakbyś nie mógł tutaj zrobić, dobra. Zaraz zrobię w tej wodzie jeszcze raz. Nie, nie rób wodzie, o mój Boże, wlazłem do wany, dobra. Sieć o na tej nie, wyżej. Teraz cała woda mi zaśmiergła tobą, chcę nowo. Ajajku, nieprawda. Zapraszam do wanny, szybko, proszę, muszę cię umyć, Dyzio. Ale zimna woda. Nieprawda, myjo, myjo, raz, dwa, proszę. W ogóle tu jest tak dużo wody, że ja się topię. No troszeczkę, dobra, umyjemy ci głowę, okej. No nie, top się, Dyzio, bo mama mnie zaciupie. No nie, widzowie, on się topi. O mój Boże, jestem odsucony. Ech, dobra, czekaj, ten ręczniczek sobie stąd weźmiemy. Chodź, wytrecie tutaj, Dyzio, szybko, okej, dobra, dobra, dobra. Myślę, że już jesteś wytarty. Nie wytarłeś mi nuki, teraz pobiegam po tym dywanie i będą plamy. Ojejku, jaki ty jesteś nieznośny. Dobra, widzowie, aż mam go tak dosyć. Okej, zostawimy go na razie w łazience i sprawdzimy, jakie jest kolejne zadanie. Okej, w takim razie przeczytamy kolejne właśnie tutaj zadanie napisane przez mamę. Dobra, po umyciu daj mu ulubioną zabawkę. Ej, Dyzio, co ty tam robisz? Złaź stąd! Będę skakał. O mój Boże, moja noga, chyba skręciłem kostkę. Ej, no nie, przecież mama to mnie chyba utłucze. Siadaj właśnie, usiądź sobie tutaj na tej kanapie. Dobra, okej, siedź tu się nie ruszaj, bo jak cię boli noga, to nie ma sensu. Okej, w takim razie weźmiemy jego ulubioną zabawkę i jest tu taki słodki misio. Dyzio go bardzo lubi. Chodź tutaj, dam ci twoją ulubioną zabawkę, proszę. Ale ja już jestem za duży na tego misia. Nie lubię go już, tylko do spania. Ej, no jak to? No nie, pobaw się nim, proszę cię. Nie, masz mi kupić nową zabawkę. Ojejku, no dobra, to idziemy do sklepu. Chodź, Dyzio, idziemy do sklepu, niech ci będzie. Dobra, chodź, w takim razie tu już jest sklep. Zobaczcie, widzowie, sklep, zabawki i jedzenie. Dobra, witamy serdecznie. O mój Boże, ile to jest zabawek, ja chcę wszystko, będziesz tyle płacił. Nie, no jak to, nie chcę tyle płacić. O mój Boże, przecież ja zbankrutuję z tobą. Wezmę wszystko poza tym ohydnym trupem. Co? To w ogóle co to jest? To jest zabawka dla dzieci? Nie no, ten ktoś, kto to wymyślił, to ma nieźle narobane w głowie. Witam, panie sklepikarzu, ile będzie za te zabawki? 150 zł. Co? 150 zł? Ty zwariowałeś? Ojejku, no dobra, zapłacę ci w złocie. W takim razie, dobra, podejdę sobie tutaj i daję ci złoto i złoto, proszę. Dziękuję. Dobra, okej, w takim razie się zgodził, dobra, Dyzio, przepłaciłem bardzo, chodź, idziemy już do domku. Cieszysz się z zabawek? Tak, a zobacz, się cieszysz z tego, zobacz, jak ty płaciłeś, on był zainteresowany, to wziąłem nam jedzonko. O Jezu, czy ty ukradłeś, obrobiłeś sklep? Tak, ale idziemy do domu, to wszystko zjeść. O Boże, co to za mały złodziej nam rośnie, no, nie jestem taki zły na ciebie, Dyzio. Okej, w takim razie teraz kolejne zadanie, skoro Dyzio jest już szczęśliwy, to teraz siódme. Pójdź z Dyziem na basen, o nie, no tak, przecież Dyzio ma zajęcia na basenie. Dyzio, chodź, idziemy na basen. Teraz nie mogę pływać, bo zjadłem dopiero. O mój Boże, zjadłem tyle, że chyba mi się uleje. Nie, no kurczę, musisz mieć zajęcia na tym basenie. W ogóle gdzie jest twój instruktor? Nie przyszedł, czy co? Basen. Oj, dobra, nieważne. No to w takim razie ja cię nauczę pływać, wskakuj. O mój Boże, topię się w ogóle. O mój Boże, w ogóle już się no zesikałem. Nie, Dyzio się zesikał. A fuj, wychodzę z tej wody. No jak ja mam cię nauczyć pływać, jak się zesikałeś? O Jezu, za teraz chyba mi się ulało. A fuj, no kurczę, jesteś ohydny. No chodź tutaj, już nie chcę z tobą pływać. Pływam w swoich sikach. Dobra, wyłaź stąd. Nie chcę w ogóle na to patrzeć. Dobra, chodź już, chodź z tego basenu. To już jest wystarczająco zanieczyszczone. Przepraszamy tutaj właścicieli basenu, ale no, nie moja wina. Ten niesforny mały człowiek to wszystko zrobił. Powiem mamie, żeś ty się zlałeś w basenie, a nie ja. Ej, no nie, ty okropny mały dzieciaku. Okej, kolejne, ósme teraz zadanie. Zrób pranie brudnych rzeczy, Dyzia. Ojejku, no skoro on jest taki brudny, to faktycznie musimy mu zrobić pranie tych rzeczy. Jesteś tutaj? Dobra, Dyzia jest tutaj. W takim razie chodź jeszcze raz do łazienki i musisz mi dać wszystkie swoje brudne rzeczy. No Dyzio, przyjdziesz tu czy nie? Nie. No chodź tutaj, muszę uprać twoje rzeczy wszystkie. Dawaj mi tutaj wszystkie swoje rzeczy. Misia też możesz wyprać, bo cuchnie trochę serem. O nie, no dobra, okej, w takim razie jak się otwiera tą pralkę? No co jest, nie? No nie mogę, widzowie, otworzyć tej pralki. No nie, umiesz ją otworzyć? Zaraz ciebie wsadzę do tej pralki. No nie, ty okropny dzieciaku. Dobra, widzowie, po prostu ja tego nie potrafię zrobić, więc położymy tutaj mamie rzeczy. Dyzia, ona to sama upierze, tego misiaka też, bo skoro jest brudny, to niech sobie tutaj leży. Okej, fuj, chodź stąd, idziemy. Ale tam śmierdziało. No, tak, wiem właśnie. A tą kapustę przyniosłeś do domu? No, będziesz ją wcinał jak króli. Ech, dobra, nieważne. Sprawdźmy sobie teraz
teraz kolejne zadanie od naszej mamy. Dobra, teraz będzie... Au, nie strzelaj do mnie piorunem! Tarki, misklik! Dobra, spakuj Dyzia na jutro do szkoły. A właśnie, ha, ty idziesz do szkoły. Ja chodzę do pracy, a nie do szkoły, jestem tak stary. Tak, na pewno, jesteś malutkim dzieciaczkiem, jutro idziesz do szkoły. Nareszcie się ciebie pozbędę z tego domu. A mam ci przyfasolić z broni? A masz, nie, nie, nie strzelaj do mnie, dobra, wystarczy, wystarczy. Okej, już cię tylko spakuję, no i potem pójdziesz sobie spać. W takim razie, Dyzio, muszę cię spakować do szkoły, okej, chodź tutaj, zobaczysz swoje książeczki. Nie chcę na nie patrzeć, mam do nich obrzydzenie. Dobra, co ty w ogóle mówisz, przecież szkoła jest fajna, dobra. Bierzemy twój tornister, dobra, zobaczcie, Dyzio ma taki właśnie plecaczek, powiedzcie, czy jest fajny, cały niebieski. No, oczywiście lepsze było, jakby było czerwone, ale dobra. Tutaj mamy teraz przedmioty w szkole, w sensie książki. W takim razie, okej, zobaczcie, matematyka, polski, przyroda i historia, jutro masz matematykę. O nie, nie cierpię matematyki. Haha, dobra, widzę, w takim razie, ej, nie mogę otworzyć tego plecaka, dobra, niech mama sama go spakuje, cyk, 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 książeczki są położone, superancko. Dobra, w takim razie zobaczymy, jaka jest pora, ojejku, jak już jest późno. Tak mi się chce spać, to był ciężki dzień. No dobra, w takim razie zobaczymy, jaka jest ostatnia już teraz zadanie. Połóż Dyzia spać, do zobaczenia, wasza mama. O właśnie, nasza mama niedługo wróci do domu, więc w takim razie ładuj się do łóżka. Nie, ja w tym końcu nie będę spał, ja śpię tu jak szef. Nie, wyłaź mi z mojego łóżka, Dyzio, raz, dwa, masz spać w swoim łóżeczku, mały. O nie, zara, będę do ciebie strzelał, ty wchodzisz do łóżeczka, a ja śpię tu, raz, raz, wskakuj do łóżeczka, no, no. Nie, ja tutaj nie chcę iść, to ja taki duży mam iść tutaj, oj. No, i ty śpisz tu, a ja mam całe podwójne dla siebie. Ratunku, jaki on jest okropny, to jest najokropniejsze dziecko na świecie. Dobra, chyba Dyzio zasnął. Okej, w takim razie możemy wyjść z tego jego łóżeczka. On jest taki niewygodny dla mnie, bo jestem po prostu za duży. Dobra, Dyzio śpi tam, wszystko jest chyba ogarnięte. Teraz czekamy na powrót mamy. A wam, widzowie, jeśli podoba się nasz kontent, to wejdźcie właśnie na filmy, które wam się wyświetlają na ekranie. I zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Tak, zostawcie subskrypcję dla tego niegrzecznego dzieciaka. Okej, w takim razie, pa, pa. Pa.